Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać, jak możecie odpytywać GraphQL z poziomu Reacta. Dzisiaj będzie dosyć prosta rzecz. Użyjemy sobie Apollo Client. Jest to dosyć popularna biblioteka, która umożliwia komunikowanie się z GraphQL-em. Oczywiście jest dużo różnych innych bibliotek, ale uważam, że warto zacząć z tą biblioteką, ponieważ przede wszystkim jest ona najbardziej popularna. Co za tym idzie, jest najwięcej materiałów w sieci, które mówią o tej bibliotece. Poza tym, moim zdaniem też jest ona wskazana tak naprawdę do używania przy produkcyjnych już takich większych projektach, ponieważ Apollo Client nie tylko umożliwia Wam odpytywanie GraphQL-a, ale także umożliwia on takie już bardziej zaawansowane rzeczy, jak na przykład cache'owanie tych wszystkich wyników, odpytywanie serwera GraphQL co określoną liczbę czasu, więc jest dużo tak naprawdę różnych dodatków, które oczywiście przy takiej prostej apce, którą dzisiaj będziemy robili, która pobiera Pokemony z publicznego GraphQL-a, nie ma to znaczenia, natomiast już przy takich bardziej zaawansowanych projektach na pewno tak. Więc na pewno musicie sobie zainstalować pakiety Apollo React Hooks, ponieważ będziemy korzystać z hooków. Później musimy zainstalować pakiet Apollo Boost, to jest właśnie ten taki, wewnątrz tej biblioteki znajduje się parę różnych mniejszych tak naprawdę bibliotek, które można instalować osobno, w tym Apollo Client, Apollo Provider, i będziemy potrzebowali także biblioteki GraphQL, która tak naprawdę jest potrzebna po to, żeby tłumaczyć te nasze zapytania GraphQL do takiej formy, którą Apollo po prostu rozumie. Więc zainstalujcie sobie te trzy pakiety. Ja tutaj mam odpalonego w tle Code Sandboxa. Ten Code Sandbox został wygenerowany w zasadzie w oparciu o Create React App, więc nic więcej tutaj nie zmieniałem. Jeżeli chcecie pobawić się z tym Code Sandboxem, to oczywiście zapraszam do opisu do tego nagrania. Tam znajdziecie link i będziecie mogli się pobawić tym kodem. Więc biblioteki ja już mam zainstalowane, więc nie będę tego pokazywał. Natomiast pokażę Wam teraz GraphQL-a. GraphQL jest dostępny tutaj publicznie na tym endpoincie. Oczywiście ten link także znajdziecie w opisie do tego nagrania lub wewnątrz Code Sandboxu, ponieważ będę go używał w kodzie. Więc tutaj widzicie, że możemy sobie odpytywać GraphQL-a po na przykład pierwsze dwa Pokemony i chcemy, żeby nam zostało zwrócone ID, name i image. GraphQL oczywiście jest fajnie zrobiony tak, że możemy sobie dowolnie zawężać to, co chcemy dostać z powrotem. Ten filmik oczywiście nie jest wprowadzeniem do GraphQL-a jako tako. Tutaj się bardziej skupię na tym, jak po prostu z poziomu Reacta wykonywać te zapytania, ale jeżeli interesuje Cię taka bardziej podstawowa wiedza, jak działa GraphQL, to gdzieś tutaj powinien się wyświetlić zaraz link i możesz sobie zobaczyć mój stary film na ten temat. No i co? I tutaj możemy sobie pobrać ID, name, image. Mamy też jakieś inne rzeczy, mamy tutaj max HP, ile dany Pokémon ma życia. I na przykład jak sobie tutaj to wpiszemy, no to zobaczycie, że jest nam to zwracane. Ale to nam nie będzie potrzebne, ponieważ będziemy chcieli sobie po prostu wyświetlić kilka różnych Pokemonów w takiej postaci jak tutaj, czyli nazwa i obrazek tego Pokemona. Tutaj jedyne co zrobiłem, no to po prostu jest zwykły komponent app. Wewnątrz tego komponentu przygotowałem bardzo zaawansowany komponent Pokemon List. Na ten moment wyświetla jedynie po prostu jakiegoś diva. Zrobiłem to wcześniej, tak jak w programach kulinarnych, gdzie wcześniej wszystko jest przygotowane, wszystko jest ładnie, kuchnia jest wysprzątana, pomidorki pokrojone. Tutaj tak samo jest w tym moim kodzie, czyli przygotowałem sobie takie podstawowe rzeczy, żeby już na to nie tracić czasu. I teraz spróbujemy zrobić
połączenie naszego Reacta z GraphQL-em w taki sposób, by móc tutaj wyświetlić po prostu te Pokemony, które mamy tutaj. Oczywiście, jeżeli chcecie postawić jakiegoś własnego GraphQL-a i zrobić tam coś ciekawszego niż Pokemony, to oczywiście możecie to zrobić. Zachęcam do użycia Hasury. O Hasurze jeszcze będzie na moim kanale, więc możesz zobaczyć poprzedni filmik, który nagrałem na temat ogólnie tego projektu, bądź obserwować mój kanał po kolejne filmiki związane z Hasurą, bo Hasura mega ułatwia stawianie własnego GraphQL-a. Więc tak, wracamy tutaj do naszego komponentu app. Musimy teraz w jakiś sposób poinformować naszego Apollo klienta, w jaki sposób chcemy korzystać z naszego GraphQL-a. Więc w pierwszym momencie musimy oczywiście podać adres tego endpointa. I GraphQL jest pod tym względem bardzo fajny, że musimy w zasadzie podać jeden URL i to w zupełności wystarczy, bo przez ten jeden URL w zasadzie mamy dostęp do wszystkich rzeczy, które są wystawione przez dany GraphQL. Czyli tutaj widzicie, że mamy akurat nie za wiele, bo mamy listę Pokemonów, mamy konkretnego Pokemona, ale jakby w bardziej złożonych serwisach to jest mega fajne, że mamy po prostu jeden endpoint, z którego możemy sobie korzystać, a nie tak jak wreszcie, że możemy mieć 200 tych różnych endpointów, z tego 100 na przykład jest stara, ale nieważne. Więc musimy najpierw oczywiście zaimportować sobie Apollo klienta. Apollo client from i to będzie Apollo boost, ta nasza taka tutaj biblioteczka. I Apollo client, możemy sobie tutaj przed naszym komponentem app utworzyć sobie zmienną client, w której będziemy przechowywać informacje o naszym połączeniu. Więc mamy tutaj new, Apollo client i sobie możemy przekazać URI naszego endpointa, GraphQL, w tym przypadku jest to oczywiście ten endpoint. Mamy już zdefiniowany nasz klient, więc teraz czas na ustawienie providera. I teraz będziemy korzystać z hooków, więc zaimportujemy sobie providera Apollo Provider. I jako, że korzystamy z hooków, to będziemy oczywiście go zaciągać z Apollo React Hooks. I to dzieje się po to, że jeżeli macie bardziej złożoną aplikację, no to wiadomo, że tutaj będziemy mieli jakiś routing i chcemy pod spodem w tych wszystkich komponentach zdefiniowanych w danym routingu móc korzystać z tego połączenia do tego konkretnego GraphQL-a, więc dlatego musimy opakować całą naszą aplikację, czyli te wszystkie komponenty, w których chcemy korzystać z GraphQL-a, w Apollo Providera. Więc tutaj możemy sobie po prostu napisać Apollo Provider i dzięki temu będziemy mogli w podrzędnych komponentach korzystać z GraphQL-a. Jeżeli tego nie zrobicie i będziecie chcieli na pałę po prostu wykonywać zapytania do GraphQL-a z użyciem Apollo, to niestety tego nie zrobicie, bo po prostu ten provider jest wymagany i do niego oczywiście przekazujemy sobie także ten nasz klient, który miałem zrobiony wcześniej. Tutaj sobie to też możemy opakować i tutaj już zbliżamy się do naszego Pokemon List, ponieważ zaraz będziemy chcieli tam wywołać to piękne zapytanie, które wywołaliśmy sobie tutaj, ale oczywiście wcześniej musieliśmy to skonfigurować. Więc jeżeli pójdziemy sobie do Pokemon List, no to widzicie, że na razie tutaj wszystko jest statyczne i w zasadzie niewiele się tutaj dzieje. Więc no na początek sobie napisz, tak naprawdę skopiujemy to zapytanie, które mamy tutaj, wywołamy je sobie w tym komponencie Pokemon List i zobaczymy, co tak naprawdę może się wydarzyć. Więc żeby napisać sobie zapytanie w GraphQL tutaj na poziomie Reacta, to potrzebujemy taką specjalną dyrektywę GQL. I ją sobie importujemy oczywiście z Apollo
boosta. Tutaj nie wiem, co tu się stało. W każdym razie zapisujemy sobie i ten import GQL powoduje, że możemy sobie napisać jakieś zapytanie, czyli na przykład get all Pokemons. Zapiszemy sobie to w formie takiej stałej i tutaj z tego GQL korzysta się w ten sposób, jak ze string literals i tu możemy sobie skopiować nasze zapytanie. Tutaj możemy je sobie wciąć. No i mamy to zapytanie, ale jakby to jest za mało, bo na razie mamy po prostu zdefiniowane to, o co chcemy GraphQL-a odpytać, a teraz musimy też wykonać samo zapytanie. I tu już użyjemy sobie hooka, który się nazywa useQuery i jego sobie zaimportujemy z Apollo React Hooks. Tutaj ludzie się do mnie czasami przyczepiają, że źle piszę, więc będę pisał prawidłowo, wszędzie będę używał takich samych znaków. Więc mamy useQuery. useQuery działa w taki sposób, że w momencie, gdy jakby nasz komponent się zamontuje, no to od razu useQuery zostanie wykonane i zostanie nam zwrócony rezultat tego działania do takich trzech zmiennych. Jedna z nich to jest loading, druga to jest error, a trzecia to jest data. No i jak domyślacie się, te trzy jakby zmienne w zależności od tego, co się dzieje, mogą przyjąć różny stan wewnętrzny, czyli tak naprawdę jeżeli chcemy to jakoś wytłumaczyć tak jak React Hooki, no to useQuery pozwala nam na posiadanie takiego wewnętrznego stanu w komponencie, który tak naprawdę jest stanem uzależnionym od tego, co się dzieje z naszym zapytaniem do GraphQL-a. Czyli mamy loading, mamy error, mamy data i tutaj mamy sobie useQuery. I to nasze query się nazywa oczywiście get all Pokemons. Teraz sobie zapiszemy. A tu zrobiłem babola. I sobie zobaczymy, co mamy w tych zmiennych. Console log, loading i na przykład error data. Zapiszemy sobie to i widzicie, że zwracane nam są te Pokemony do zmiennej data i tutaj mamy dwa Pokemony. Oczywiście, jeżeli sobie tutaj damy ich trochę więcej, to powinno nam zwrócić więcej tych Pokemonów. Widzicie, że tutaj na początek wcześniej mieliśmy na przykład flagę loading na true, czyli jakby widzicie, że ten useQuery no, zachowuje się jak taki wewnętrzny stan, a tak naprawdę zwraca nam to, co się dzieje z tym zapytaniem i jest to bardzo fajne, bo możemy to użyć w naszych komponentach właśnie po to, żeby móc sterować na przykład tym, że jeżeli coś się ładuje, no to możemy użytkownikowi po prostu wyświetlić, że coś się ładuje. Jeżeli wystąpił błąd, to oczywiście też możemy jakby zwrócić to, więc zróbmy jakiegoś babola, Pokemones, zróbmy na przykład i widzicie, że mamy zmienną pierwszą loading false, w drugiej zmiennej error, teraz coś już tutaj mamy, a w zmiennej data nie zostało nam zwrócone nic. Więc tutaj oczywiście możecie sobie poeksperymentować z tym, macie ten kod do swojej dyspozycji. A tutaj teraz zrobimy sobie podstawową taką jakieś ogarnięcie tych stanów, czyli jeżeli mamy loading, to chcemy zwrócić jakiś paragraf, napisać sobie loading w ten sposób. Więc tutaj, jeżeli to będzie prawdą, to tak naprawdę nie zostanie nam wyświetlona już reszta, ponieważ zostanie od razu natychmiast zwrócony ten paragraf. Zrobimy sobie to samo, jeżeli chodzi o błąd. Error i zróbmy sobie jakąś smutną buźkę.
Natomiast w przypadku, gdy w data coś mamy, to chcemy wyświetlić to, co jest w tym returnie i zrobimy sobie to w taki prosty sposób, na przykład z użyciem mapa. Oczywiście możecie iterować na wiele różnych sposobów. Ja akurat użyję tutaj sobie mapa. Pokemons, map i tutaj będziemy iterować po tych Pokemonach i będziemy chcieli sobie zwrócić tak naprawdę to, co jest tutaj, bo to jest oczywiście div dla każdego z Pokemonów. Tutaj coś mi się popierniczyło z wcięciami, ale za chwileczkę to ogarniemy. No i widzicie, że to, co nam tutaj jest zwracane, no to mamy data.pokemons i tutaj już iterujemy sobie po tej tablicy, więc chcemy na pewno wyświetlić w tym miejscu już nie Blastoise'a, tylko po prostu pokemon.name. I tutaj tak samo chcemy zrobić z altem. Tak samo chcemy zrobić z odnośnikiem do obrazka. Tutaj poprawimy to, bo wcześniej było to troszeczkę inaczej. I tutaj oczywiście chcemy mieć image. Jeszcze pamiętajcie o tym, jeżeli iterujemy jakieś elementy, to wypadałoby podać key, żeby wszystko było zgodnie ze sztuką. Żeby nam linter tutaj nie krzyczał i zapisujemy to, odświeżamy, widzimy, że jest loading i widzimy, że mamy 5 ładnych Pokemonków zwróconych nam z GraphQL-a. I teraz tutaj dosyć ważna rzecz, ponieważ no to jest takie zwykłe, proste zapytanie, w którym mamy zahardkodowane to, że chcemy zawsze zwrócić pierwsze 5 Pokemonów. I teraz dosyć częstym przypadkiem jest to, że zapytania chcemy robić z określonymi parametrami, po to, że na przykład chcemy pobrać rekord o danym ID, albo chcemy pobrać czasami 10, czasami 100 elementów, w zależności od tego, co się dzieje na UI-u. Więc teraz jeszcze szybko Wam pokażę, jak możecie zrobić zapytanie i przekazać do tego zapytania na przykład jakąś zmienną. Więc żeby to zrobić, to tutaj to jest zapytanie do GraphQL-a w żaden sposób nie nazwane, ale możemy sobie je nazwać, na przykład Pokemons i w nawiasach okrągłych możemy sobie powiedzieć, że przekazujemy zmienną count, która jest integerem. I jest ta zmienna wymagana. To już są niuanse związane z GraphQL-em. Jeżeli Was one interesują, to odsyłam do dokumentacji GraphQL-a. Generalnie chodzi o to, że GraphQL jest w stanie nam no, czytać ten jakby kontrakt tego naszego zapytania i walidować, czy my dobrze posługujemy się tym kontraktem. Czyli jeżeli przekażemy zmienną count, która będzie na przykład tablicą, a nie będzie tutaj integerem, no to dostaniemy błąd i GraphQL nam to ładnie wyłapie i nas poinformuje o tym, jaki popełniliśmy błąd. Więc chcemy przekazać zmienną count i oczywiście tą zmienną count chcemy podstawić w to miejsce, tak byśmy mogli z poziomu useQuery sobie przekazywać odpowiednie parametry. I teraz jeżeli chcemy to zrobić, to oczywiście przekazujemy sobie tutaj variables i w tym przypadku variable count to będzie na przykład 2. I zobaczmy, czy nam to działa, jeżeli przekażemy 2, jeżeli przekażemy 10. No i widzicie, że ładnie jest to przekazywane. Oczywiście useQuery jest, no tak jak już mówiłem, jest to funkcja z Apollo, więc Apollo nam daje różne fajne możliwości. Na przykład możemy sobie ustawić pull interval i możemy sobie ustawić pull interval na przykład na 1500 milisekund, czyli 1,5 sekundy. I jeżeli zapiszemy sobie to i otworzymy sobie to w nowym oknie, to zobaczycie,
że ta nasza aplikacja co półtorej sekundy odpytuje ten GraphQL i w sytuacji, gdyby ktoś dodał do tej bazy danych nowego Pokemona, to on by się nam tu wyświetlił. Oczywiście w przypadku Pokemonów nie ma to za wielkiego sensu, bo codziennie nie powstają nowe Pokemony, ale wyobraźcie sobie to tak, że moglibyście mieć tutaj endpoint, który zwraca na przykład jakieś newsy albo na przykład jakieś wiadomości, powiadomienia z waszego systemu i w ten sposób, korzystając z takiej prostej funkcji, zyskujecie to, że wasz komponent zakłada taki polling na nowe dane i w sytuacji, gdy te nowe dane by się pojawiły, to wasz interfejs zostałby zaktualizowany. Więc w zasadzie to wszystko, co chciałem wam powiedzieć odnośnie GraphQL-a. W kolejnych odcinkach pokażę wam, jak możecie zrobić mutacje, czyli jak wykonywać zapytania, które nie tylko pobierają coś z tego GraphQL-a, ale także wprowadzają zmiany wewnątrz tego GraphQL-a. Ten kod oczywiście znajdziecie sobie w opisie do tego nagrania, a ja jeszcze ze swojej strony pozwolę sobie zaprosić was na mój newsletter. Na moim newsletterze raz w tygodniu wysyłam wam fajne materiały dotyczące Reacta, GraphQL, Node.jsa, JavaScriptu, UI, UX, jakieś różne porady, triki, więc jeżeli chcecie dostawać takie wiadomości, to zachęcam do zapisania się na newsletter. W prezencie dostaniecie też ode mnie e-book, co warto wiedzieć przed nauką React, Vue, Angular i tam macie skondensowaną wiedzę, co moim zdaniem warto opanować przed nauką frameworków webowych. Więc to wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia tego kanału.